Życie intymne surogatki staje się coraz bardziej skomplikowane, gdy rozwija uczucia do swojego introwertycznego klienta. W pokoju hotelowym Rona, surogatka, wyjaśnia klientowi, że chociaż płaci za spędzanie z nim czasu, zapewnia, że wszystko, co mówi i czuje, gdy są razem, jest szczere. W międzyczasie Johnny spaceruje ulicami Nowego Jorku, po czym zatrzymuje się na rogu, aby sprawić sobie przyjemność na poboczu drogi. Później kobieta odwiedza swojego klienta, Christophera, i pomaga mu przygotować łóżko. Podzielił się, że jego babcia ciągle dręczy go o bezrobocie, ale powiedział, że ma 2 rozmowy kwalifikacyjne w przyszłym tygodniu. Rona uśmiecha się i mówi, że jest z niego dumna. W biurze kobieta przekazuje swojemu szefowi, doktorowi Alanowi Cassidy, aktualne informacje na temat Christophera i mówi, że stopniowo się otwiera. Uważa, że może być gotowy, aby się z nią przespać i że nie spodziewa się żadnych problemów z granicami z mężczyzną. Lekarz wręcza jej akta Johnnego i wyjaśnia, że jego 2-letni pacjent ma problemy z intymnością. Mężczyzna pyta, czy Rona chce się z nim spotkać, a ona zgadza się. Upewnia się, że przyjęcie nowego klienta nie będzie kolidować z pracą magisterską kobiety, a ona zapewnia, że to w porządku. Tego wieczoru Rona zaczyna ładować pralkę, po czym udaje się do łazienki, aby wstrzyknąć zastrzyk hormonalny w biodro. Następnego dnia przychodzi wcześnie do pokoju hotelowego, aby po raz pierwszy spotkać się z Johnem. Kilka minut później drzwi otwierają się i mężczyzna wchodzi do środka. Po niezręcznym powitaniu mówi mu, że oboje będą musieli podpisać umowę o poufności, zanim cokolwiek zrobią. Następnie Rona prosi Johnnego o wykonanie szybkiego testu jako dodatkowego środka ostrożności, ponieważ prawdopodobnie będą angażować się w akty intymne podczas ich współpracy. Kobieta pyta, czy przyniósł czek jako zapłatę, ale on wręcza jej kopertę z gotówką, którą przyjmuje. Kiedy Johnny nalewa sobie drinka, Rona zauważa, że nie zaleca się picia podczas sesji, ale poruszy tę kwestię później z doktorem Cassidy. Aby oficjalnie rozpocząć sesję, kobieta mówi klientowi, aby opowiedział o swojej pracy jako pielęgniarka anestezjologiczna i jak radzi sobie ze stresem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że opiekuje się swoją niepełnosprawną siostrą w pełnym wymiarze godzin. Nieco obraża się, że przeczytała jego akta, ale Rona spokojnie mówi, że dobrze jest porozmawiać z inną osobą o swoich uczuciach. Tego wieczoru ignoruje telefon od swojego brata Andro i kontynuuje naukę. Następnego dnia Rona odwiedza mieszkanie, do którego potencjalnie się wprowadzi. Następnie spotyka się ze swoim klientem City, który mówi, że chciałby wykonać z nią intymny akt. Zgadza się, ale tylko wtedy, gdy mężczyzna zgodzi się zdjąć koszulę. On jednak mówi, że nie może tego zrobić, nawet po tym, jak kobieta całuje jego usta, ale obiecuje, że zrobi to następnym razem. Tego wieczoru prysznic Rony zostaje przerwany, ponieważ jej sąsiadka z dołu, Claire, puka do jej drzwi. Najwyraźniej nieszczelna rura za ścianą w jej łazience kapie do mieszkania piętro niżej. Konserwator przebija się przez ścianę, aby dostać się do rury, ale mówi, że nie będzie w stanie jej naprawiać w nieskończoność. Zanim mężczyzna odejdzie, mówi Ronie, aby zakryła dziurę w ścianie plastikową torbą i taśmą, jeśli będzie musiała skorzystać z prysznica. Zirytowana kobieta sprząta gruz w wannie i tymczasowo zalepia otwór plastikową torbą i taśmą. Podczas następnej sesji z Johnem, Rona zauważa jego niechęć do angażowania się z nią, a ona mówi, że mogą gapić się na siebie przez 90 minut, jeśli tego właśnie chce. W końcu mężczyzna ustępuje i zgadza się wykonać sugerowane przez nią ćwiczenie. Usiedli więc na krzesłach naprzeciwko siebie, a kobieta wyjaśniła, że będą badać swoje dłonie i ramiona. Podczas gdy ona delikatnie dotyka jego ramienia, on ma trudności z wpatrywaniem się w jej twarz. Kiedy przychodzi jego kolej na zbadanie jej ramienia, początkowo jest zaniepokojony, ale Rona mówi mu, że wszystko jest w porządku. Po tym, jak pieści jej kończynę, oferuje mu swoje włosy do dotknięcia. W swoim mieszkaniu Rona odbiera połączenie wideo od Andro, który pyta ją, dlaczego nigdy do niego nie oddzwoniła. Ona kłamie i mówi, że oddzwoniła, ale on jej nie wierzy. W końcu informuje siostrę, że ich matka zaginęła. Mówi, że spakowała walizkę i wzięła leki. Kiedy kobieta sugeruje, że Andro nie zwracał wystarczającej uwagi podczas opieki nad ich matką, przypomina jej, że ma dziecko, którym również musi się opiekować. Rona pyta więc, czy potrzebuje pieniędzy, ale on odmawia pomocy. W międzyczasie Johnny spotyka się z doktorem Alanem, aby powiedzieć mu, że nie lubi Rony. Lekarz mówi, że cały cel jego sesji z kobietą ma pomóc mu przezwyciężyć jego problemy z intymnością, gdyby kiedyś spotkał kobietę w prawdziwym świecie. Musi być przygotowany. Doktor Cassidy prosi go, aby ponownie rozważył spotkania z Roną i błaga go, aby znalazł cokolwiek w kobiecie, którą lubi, a Johnny mówi, że kobieta ma miękkie włosy. Tego wieczoru Rona zaprasza Claire na kolację do swojego mieszkania i dowiaduje się, że łazienka kobiety wciąż przecieka, a właściciel nie odpowiada na jej telefony. Claire zauważa pralkę, więc Rona wyjaśnia, że poprzedni najemca sprzedał ją jej za $22, więc po prostu ją zatrzymała. Kiedy sąsiadka pyta, czym się zajmuje, kobieta odpowiada, że kończy studia magisterskie. Claire otrzymuje wiadomość tekstową o otwarciu galerii przyjaciółki i pyta Ronę, czy chciałaby z nią pójść. Kobieta odmawia i mówi, że ma jutro wczesne spotkanie w pracy. Później tej nocy wstrzykuje sobie hormony w biodro. Siedząc w łóżku, przeszukuje pudełko w poszukiwaniu zdjęć swojej matki, które Andro mógłby wykorzystać na plakacie zaginionej osoby. Nagle jej telefon brzęczy, ale kiedy odbiera połączenie, osoba po drugiej stronie nie odzywa się i przerywa połączenie. Podczas następnej sesji z Johnnym, Rona prosi go, aby spojrzał jej w oczy przez 20 sekund, biorąc głęboki oddech. Kiedy zrywa kontakt wzrokowy, przeprasza i mówi, że miał ciężki dzień w pracy, ponieważ pacjent, który przypominał mu jego siostrę, zmarł pod jego opieką. Rona zapewnia go, że to nie była jego wina, ale pyta, czy kiedykolwiek czuł, że pełna odpowiedzialność za opiekę nad siostrą czasami go przytłacza. Johnny mówi, że nie ma nic przeciwko, ponieważ kocha swoje rodzeństwo. Pyta, czy zrobiłaby coś tak bezinteresownego dla członka swojej rodziny, ale kobieta nie odpowiada na to pytanie. Mężczyzna pyta więc, co sprawiło, że wybrała swoją pracę, a ona mówi, że nie może zadawać jej takich osobistych pytań. Johnny wyjaśnia jednak, że nie ma problemu ze spaniem z kobietami, których nie zna, sugerując, że jego problemy z intymnością pojawiają się, gdy próbuje zbudować związek z kobietą. Kiedy pyta, czy nie czuje się przy niej niebezpiecznie, ten przyznaje, że chciałby ją udusić. Rona zapewnia mężczyznę, że musi zaufać, że kiedy są razem, ona jest całkowicie obecna w ruchu, a jej życie osobiste nie powinno mieć znaczenia. Po dłuższej ciszy, w której para patrzy sobie w oczy, pyta, czy lubi na nią patrzeć, a on potwierdza. Nagle rozlega się dźwięk jej telefonu, więc Johnny usprawiedliwia się i wychodzi. Później, w biurze doktora Alana, Rona pyta swojego szefa, czy dał ostatnio komuś jej numer, ponieważ otrzymuje anonimowe telefony, ale mężczyzna mówi, że nie. Następnie Rona mówi o swoich problemach z przebiciem się przez Johnnego, stwierdzając, że klient zawsze odrzuca jej próby rozwiązania problemów. Doktor Cassidy pyta więc, czy chce przestać spotykać się z mężczyzną, ale ona upiera się, że chciałaby kontynuować, przekonana, że może go rozgryźć. W centrum płodności Rona przechodzi zabieg pobrania komórek jajowych, podczas którego lekarze pobierają jej żywotne komórki jajowe. Po zabiegu lekarz informuje ją, że pobrano 22 komórki jajowe i szacuje się, że 20 będzie wystarczająco dojrzałych, aby je zachować. Lekarz uważa, że pobrano wystarczającą ilość komórek jajowych i odradza jej kolejny cykl. Później Rona spotyka się ze swoją mentorką Irene, która również była surogatką, ale od tego czasu przyjęła rolę nauczyciela. Kobieta pyta mentorkę, czy może podpisać jej wniosek o nowe mieszkanie. Starsza kobieta mówi, że uzyskanie nowego mieszkania jest dużym zobowiązaniem i będzie potrzebowała czasu, aby najpierw rozważyć tę prośbę. Kilka dni później Rona dzwoni do doktora Alana, aby zapytać, czy Johnny zdecydował się odwołać ich sesję. Chwilę później mężczyzna wchodzi do pokoju hotelowego i mówi, że właśnie skończyła się jego zmiana i padł mu telefon. Mówi, że nie jest teraz w nastroju do rozmowy z nią, więc wyjmuje głośnik i puszcza optymistyczną muzykę. Następnie kobieta zaczyna tańczyć po pokoju, a rozbawiony mężczyzna w końcu do niej dołącza. Następnego dnia Rona i Christopher w końcu się kochają. Po dokonaniu czynu pokazuje jej swój pomysł na biznes, założenie strony internetowej z nekrologami online. Przed opuszczeniem mieszkania para przytula się przy drzwiach. Idąc ulicą, kobieta odczuwa ostry ból w boku, więc opiera się o ścianę, aby się pozbierać. W budynku mieszkalnym dozorca informuje Ronę, że ponieważ nie było jej wcześniej w domu, hydraulicy nie mogli dostać się do mieszkania, aby naprawić rurę. Podczas następnej sesji z Johnnym, para zdejmuje ubrania i siada obok siebie jako kolejny krok w jego intymnej podróży. Ona mówi, że ma ładne ciało, ale on szydzi i myśli, że jest po prostu miła. Następnie delikatnie dotyka jego pleców, aby go nie przytłoczyć. Nagle mężczyzna zeskakuje z łóżka, zaskakując kobietę. Wyjaśnia, że musi to być pamięć mięśniowa, więc siada z powrotem, aby mogła kontynuować. Następnego dnia City mówi, że nie lubi zdejmować koszuli, ponieważ ma chorobę skóry, z powodu której zawsze był skrępowany. Później kocha się z Christopherem i przypomina mu, że zawsze może porozmawiać z doktorem Alanem, jeśli będzie tego potrzebował. Następnego dnia Rona i Johnny leżą obok siebie na łóżku, powoli pracując nad swoimi fizycznymi granicami. Mówi, że wydaje się dziś bardziej otwarty, a on myśli, że może to być spowodowane tym, że próbuje spotkać się z nią w połowie drogi. Chwilę później Johnny przejmuje aktywną rolę i dotyka ciała kobiety. Zauważa miejsca wstrzyknięć na jej biodrze, więc wyjaśnia, że wzięła zastrzyki hormonalne, aby mogła zebrać swoje komórki jajowe i zamrozić je. Pyta, dlaczego zdecydowała się to zrobić, a ona mówi, że to dlatego, że pewnego dnia może chcieć mieć dziecko. Następnego dnia Rona impulsywnie udaje się do miejsca pracy Johnny'ego, aby go szpiegować. Kiedy widzi mężczyznę flirtującego ze współpracownikiem, czuje się zazdrosna. Później Andro dzwoni do siostry, aby opowiedzieć jej o swoim śnie, w którym ich matka została zaatakowana i pozostawiona na śmierć w rowie. Rona mówi mu, żeby się nad tym nie zastanawiał, ponieważ to był tylko sen, ale brat martwi się, że nie będzie wiedział, jak poradzić sobie z sytuacją, jeśli kiedykolwiek się wydarzy. Rona obiecuje mu pomóc, ale Andro jest sceptycznie nastawiony do tego, że poświęci swój czas na powrót do domu. Podczas kolejnej sesji Johnny po raz pierwszy pojawia się w pokoju hotelowym przed Roną. Pyta, czy zajęła się medycyną, ponieważ jest to satysfakcjonujące, a ona odpowiada, że tak. Dodaje, że lubi widzieć zmiany w ludziach. Stwierdzenie to prowokuje mężczyznę, który mówi, że jest arogancka, myśląc, że go rozgryzła. Kiedy mężczyzna podchodzi do niej, Rona przeprasza i idzie do łazienki. W międzyczasie Johnny przeszukuje jej torbę i używa jej telefonu. Kobieta przyłapuje go i mówi, że to, co zrobił, było naruszeniem zaufania i jeśli kiedykolwiek powinien mieć związek z kobietą, nigdy nie powinien robić takich rzeczy. Po tym, jak przeprosił, zapytała, czy kiedykolwiek sypia ze swoimi współpracownikami, a Johnny powiedział, że nie, ponieważ może to wpłynąć na dynamikę miejsca pracy. Później, na kolejnym etapie procesu, Rona sprawia mu przyjemność rękami pod prysznicem. Tego wieczoru informuje doktora Alana o postępach Johnny'ego. Następnego dnia Rona pyta Irene, jak radziła sobie z sytuacją, gdy zaczęła rozwijać uczucia do klienta, a starsza kobieta mówi, że to część pracy. Kobieta mówi, że lepiej radzi sobie z uczuciami i idzie dalej, a Irene chwali jej rozwój. Mentorka twierdzi jednak, że trudnymi klientami są ci, którzy są zbyt zniszczeni, by się zmienić. Wspomina mężczyznę, który nigdy nie reagował dobrze na jej łagodne podejście i zaatakował ją, co skłoniło ją do opuszczenia związku. W swoim mieszkaniu Rona otrzymuje wezwanie do sądu. Spotyka się więc ze swoim prawnikiem, który informuje ją, że Claire poślizgnęła się w jej mieszkaniu z powodu nieszczelnej rury i postanowiła pozwać właściciela. Jednak ponieważ sąsiad powiedział właścicielowi o pralce Rony, co jest naruszeniem umowy, pozywa Ronę. Tego wieczoru dzwoni do drzwi Claire, ale sąsiadka nie odpowiada. Podczas następnej sesji Johnny pyta, skąd ma pewność, że może zrobić to, co zrobił z Roną z kimś innym. Mówi, że wyuczone uczucia i emocje zwykle przenoszą się na kolejną osobę. W końcu mówi jej, że ją lubi, a ona wyraża te same uczucia. Następnie para w końcu kocha się po raz pierwszy. Tego wieczoru, gdy Rona śpi, Johnny obserwuje ją przez okno. W łazience mężczyzna ze złością krzyczy na swoje odbicie w lustrze. Kobieta budzi się, gdy słyszy hałas i idzie sprawdzić. Kiedy otwiera drzwi, widzi mężczyznę płaczącego, przykucniętego w kącie. Rona prosi mężczyznę, aby powiedział jej, co się dzieje, ale kiedy próbuje go dotknąć, mówi jej, żeby zostawiła go w spokoju. Nagle Johnny mówi, że chce wiedzieć, czy cokolwiek, co mu kiedykolwiek powiedziała, jest prawdą, a ona upiera się, że jest szczera. Przyciska ją do ściany i całuje, ale ona krzyczy z bólu, gdy gryzie ją w wargę. Przekonany, że przez cały czas udawała intymność, mężczyzna zaczyna obrażać i besztać kobietę. Gdy ta próbuje uciec, ciągnie ją na podłogę, oblewa alkoholem i próbuje podpalić zapałką. Na szczęście udało jej się chwycić prześcieradło z łóżka, aby ugasić płomienie. Posiniaczona i poturbowana Rona udaje się na posterunek policji, by zgłosić incydent. Funkcjonariusze sugerują jej wniesienie oskarżenia przeciwko napastnikowi, ale ona chce tylko wiedzieć, jak trzymać go z daleka, ponieważ nie zdecydowała, czy wniesie oskarżenie. Przed zakończeniem papierkowej roboty mówi, że musi pójść do toalety, ale udaje się do domu do mieszkania. Rona puka do drzwi Claire, ponieważ chce być z kimś innym po tej wstrząsającej próbie, ale sąsiadka nie odpowiada. Kilka sekund później odbiera telefon od Roberta, byłego klienta, który mówi, że znalazł jej numer w internecie. Pyta, czy dzwoni w nagłej sprawie, ale mężczyzna mówi, że po prostu za nią tęskni, więc kończy rozmowę. Następnego dnia kobieta dzwoni do prawnika, aby poinformować go, że zdecydowała się uregulować opłaty i natychmiast wyprowadzi się z mieszkania. Na ostrym dyżurze pielęgniarka zajmuje się obrażeniami twarzy Rony. Później zostawia swoje rzeczy w domu Irene na czas powrotu do domu na kilka dni. Następnie kobieta zmienia kartę SIM na nową. Kilka dni później, idąc ulicą, widzi Johnny'ego pomagającego swojej siostrze na wózku inwalidzkim, a mężczyzna ze wstydem odwraca wzrok. Podczas jazdy do rodzinnego miasta Andro mówi siostrze, że jej makijaż sprawia, że wygląda starzej. Rona chichocze, po czym przeprasza brata, że zbyt długo zwlekała z powrotem do domu. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.